Witam wszystkich serdecznie, Szak z kanału Sembincza. Zaczynamy multiplayer w ETS 2, w Euro Truck Simulator 2. Jak widzicie, jeżdżę tutaj nową skanionką, akurat teraz ktoś tutaj przyjechał. Tak czy inaczej, to jest też firmowe malowanie. Może zaraz wam pokażę, tylko załaduję ładunek, będziemy jechać i poopowiadam wam trochę, jeżeli chodzi o patch 1.20, też na multiku i oczywiście o VS-ce, w której robię. Więc dobra, szybko bierzemy ładunek, ze względu na to, że w VS-ce mamy jeden system, który wszedł od tygodnia w tym momencie. Nie będę tutaj mówił, bo to jest sprawa wewnętrzna. Znaczy, no, można tu powiedzieć, że wewnętrzna, jak na tą chwilę oczywiście. Jaka to VS-ka, też powiem, ale na początek szybko weźmiemy tutaj ładny kursik. Wybrałem sobie czosnek z Lyon do Łodzi za 52 tysiące. Przyjmujemy. Pytanie, czy coś jest lepszego ogólnie. Dobra. Wyjedziemy szybko z... zobaczmy, czy jest coś lepszego. Lyon. No nie ma. Czyli zapinamy tą oto naczepę. Dobra, oczywiście trzeba zrobić screena do VS-ki. Wow, 15 osób. Pafuncio, Sasza. No, troszkę się tutaj nazbierało. Dobra, zapinamy naczepę. Jedziemy czosnek, 12 ton do Łodzi, z Lyonu. Robimy screena. Teraz wam pokażę, jak to wygląda malowanie ciężarówki i malowanie w tej VS-ce. Zwykle coś tu się pokiełbasiło, dobra. Tak wygląda malowanie. Nawet bym powiedział, że bardzo fajnie to wygląda. Może ta góra czarna, tak. Chociaż wiecie co, to jest kwestia przyzwyczajenia. I powiem wam, że fajnie to wygląda z niektórymi naczepami to malowanie. Dobra, zdjęcie zrobiliśmy? Teraz nie wiem. Chyba tak, ale jeszcze raz zwolnimy. Tak, w razie czego, żeby było. Od razu mamy też zdjęcie z Saszą. Pozdrawiamy Saszę. Dobra, jedziemy. A właśnie. Póki pojedziemy, jeszcze chciałbym wam pokazać jedną rzecz odnośnie patchu 1.20, czyli GPS. Jak tutaj widzimy, nam GPS wyznaczył taką oto drogę: Genewa, Bern, Zurich, Stuttgart, Nürnberg do Berlina, przez Poznań do Łodzi. I teraz mamy w tym patchu zmianę. Możemy sobie dodawać pineski, możemy sobie pojechać. No dobra, to przesada. A czemu to tak poprowadziło? A tu? O, na przykład możemy sobie tak pojechać. Możemy tą ściągnąć i ustawić sobie tu. Tą ściągnąć i ustawić sobie tu. I będziemy mieli o wiele większy dystans. Możemy zrobić, co jest bardzo przydatne w konwojach. Możemy pojechać tu. Pytanie, czy to tak idzie, widzicie? Idzie chyba, z tego co widzę. Tu. Możemy zrobić do 10 pinesek łącznie. A widzicie, tego nie. To weźmiemy tu. No patrz.
Jeszcze muszę się z tym zapoznać, widzę. O, już 10 pinesek jest. Tak czy inaczej w konwojach to jest bardzo przydatne. Może tędy sobie poprowadzimy. Tu, tu. Tu. I tu. I mamy całą trasę w konwoju. Ciekawe, co? Dobra, ale ja jednak tego nie chcę. Pojedziemy tak, jak nam GPS wyznacza, raczej. To zobaczymy, czy aby na pewno. Moglibyśmy tu pojechać. Tędy właśnie. Ile to jest? 1740. Nie no, tędy jest bliżej. Także widzicie, mamy tutaj jedną udogodność, jeżeli chodzi o konwoje. Dobra, jedziemy tędy, jak było to wyznaczone przez system. Włączamy i jedziemy. Jak wyjdziemy z miasta, opowiem wam o kolejnych dwóch głównych wątkach, jeżeli chodzi o multiplayer, o update patch 1.20. Nic nie jedzie. To sobie tu wyjedziemy. Czerwone światełko. Gram na EU1 ze względu na to, że jest więcej graczy i po prostu fajnie się jeździ. Czasami no, są trolle, jak to w każdych grach multiplayer. Aczkolwiek mogę narzekać, nie jest ich aż tak dużo. Normalnie można pojeździć jak człowiek tak naprawdę. Kulturalnie, no mówię, nie zawsze, bo ja akurat ciężarówką jadę stówką na zapiętym tempomacie. I po co mnie wyprzedzasz? Serio? Ogięło cię, człowieku. Czerwone miałeś, przecież to jest synchronizowane. Tempomat. Na razie będę jechał jak po kraka. Z lewego do prawego pasa. Na EU1 też jest kaganie założony do 110 poza miastem, 60 w mieście. Co też jest ciekawe, bo przynajmniej trolle nie jeżdżą 200 km na godzinę, nie wpierdalają się w ciebie. Tak dosłownie mówiąc, bo niestety zdarzają się takie przypadki. Dobra. Wyjdziemy jeszcze tutaj na tą prostą i powiem o kolejnej zmianie w patchu 1.20. Całkiem ciekawy jest ten patch, chociażby ze względu na ten GPS i tutaj ukłon w stronę VS-ek i konwoi. Że te konwoje można prowadzić z punktu A do punktu B i wyznaczać trasę przed konwojem oczywiście, którym się jedzie i nie ma z tym najmniejszego problemu. Także no, ciekawi to jest wykonane. Szkoda, że tylko 10 pinesek. Słyszałem opinię, że no, mogłoby być więcej tych pinesek, tych waypointów tak zwanych, punktów, w których chcecie się udać. Ale myślę, że 10 na początek jest bardzo dobrze. Kolejnym update'em w patchu 1.20 jest zmiana, tutaj sobie zobaczę na kartkę, bo sobie zapisałem, bo jest trochę tych zmian ogólnie, takich trzy główne i reszta takich pobocznych. Drugim takim główniejszym to jest zmiana słońca zachodu, słońca, jak się nie myli, prawdopodobnie wschodu, w różnych miastach, w różnych państwach, na przykład pokażę wam zdjęcia, a chociaż pewnie już też widzieliście na stronie STS-a. Na przykład w Norwegii, w Oslo, o 21 jest inaczej słońce. Na oko, na zdjęciu wygląda wyżej. Niż na przykład w Linz, czyli w Austrii. O tej samej porze słońce wygląda inaczej.
ciekawie to zrobione. Nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale jeżeli coś takiego było i gracze na to zwrócili uwagi, musiało tak być, że to słońce o tej samej porze jest, wygląda tak samo w różnych krajach. A w życiu realnym tak naprawdę tak nie jest. Więc bardzo ciekawie to zrobili. Trzecią zmianą, przydatną, nieprzydatną, upiększającą grę i wyróżniającą też graczy, a mianowicie jeżeli macie screen ładowania, pokazuje wam wyróżnione zdjęcia z World of Track, ze strony World of Track. Są wyróżnione zdjęcia i te zdjęcia się wyświetlają na ładowanym screenie. Widziałem już kilka, i oczywiście jest napisane, kto to zdjęcie zrobił. Więc też jest to, może nie na tyle przydatne, co po prostu upiększające i wyróżniające graczy. Że zrobili jakieś fajne zdjęcie, pyk, poszło to na World Express i każdy z was może to zdjęcie zobaczyć. To są takie trzy główne rzeczy zmienione w tym patchu 1.20. Kolejne zmiany to są już takie troszkę mniejsze fiksy, można powiedzieć. Jeżeli chodzi na przykład o ruch AI, jest poprawiony, a raczej jakby to powiedzieć, wzmożony. Większy ruch jest po prostu w miastach. Jest po prostu większy ruch w miastach. Prawdopodobnie o danej porze jeszcze, powiedzmy, nie wiem, godzina 9 rano będzie większy niż o godzinie 2 w nocy. Tak to można rozumieć, to faktycznie widać. Dodane miejsca, countryside, village area, zapomniałem polskiego słowa. Można powiedzieć, że takie miasteczka, nazwijmy to tak, miasteczka z zasadami ruchu miejscowego, to znaczy miastowego, w sensie, sorry. Bez oczywiście wzmożonego ruchu w tych miejscach. Ale jest to poprawka ogólnie, jeżeli chodzi o AI. Kolejne, tutaj tak się sobie pozwalam. Kolejne, poprawiono speed, szybkość, ograniczenie szybkości, prędkości, sorry, w Wielkiej Brytanii, poza miastem. Widocznie był jakiś bug albo nieprawidłowa prędkość. Nigdy tego nie patrzyłem. To nieważne. Tutaj troszkę ważniejszych moment. Tutaj mamy zakręt w lewika. Muszę się tu ładnie zmieścić. Lower probability of spawning. Zmniejszono prawdopodobieństwo występowania samych ciężarówek bez naczepy. W końcu, jeżeli jeżdżą takie ciężarówki, to miło by było zobaczyć je z naczepami, a nie bez. Poprawiono numery rejestracyjne. A tego nie rozumiem, czemu na bus and trailers. Czyli prawdopodobnie są inne numery na naczepach, a inne na ciągnikach. Tak to można kojarzyć. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie. Poprawiono ułożenie kół na AI naczep, które znajdują się na ziemi, tak? Czyżby one były w powietrzu? Poprawiono tylne koła AI, które nie były
not being placed on ground. Czyli które nie były po ogólnie nie były na ziemi, tak? Tak to można zrozumieć. Ale tylko i wyłącznie jak samochód jechał pod górkę. Tu jest z górki, z tego co widzę, tak? Step hill. Fixed vehicles remaining on runway. Czyli poprawiono samochody, które jadą nie w tym kierunku. Wiecie, to jest takie tłumaczenie. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, to ciężko nawet jest nieraz przetłumaczyć. EAI turn vehicles, turn off engines. O, czyli wyłączy teraz samochody AI, jak tankują, wyłączają silniki, czyli tak jak my. My zatankować musimy wyłączyć silnik. Czyli to też poprawili. To by było na tyle, jeżeli chodzi o AI. Jeżeli jest o editor, no tutaj ogólnie już się nie będę chyba wypowiadał, bo tak naprawdę ja tutaj się nie znam na edytowaniu. Może tylko przeczytam free camera supports inverted mouse. Wiecie co? Nie będę tego czytał, bo mówię, nie jestem edytorem. Jeżeli chcecie, to proszę bardzo, możecie to znaleźć na stronie SCS-a. Tudzież na Steamie, jak macie grę, informacje o grze, tam przekieruję was na stronę SCS-a. Poprawiono, jeżeli chodzi o ciężarówki, na przykład w Mercedesie Actros z 2014, czyli nowy Mercedes Actros. Poprawiono prędkościomierz w wersji brytyjskiej. Poprawiono środek, wnętrze. Tweaked normal map. Poprawiono też, wygładzono twarde powierzchnie, prawdopodobnie jakieś rogi czy coś w tym stylu. Iwego Highway. Smoother horns, czyli łagodniejszy klakson? Nie, ogólnie w jakiejś ciężarówce mi klakson się nie podobał. Był beznadziejny. Być może to Iveco nawet. DAF XF Euro 6, czyli ten najnowszy. Nie mam pojęcia, o co im chodzi. Clean up of the models. Naprawdę nie mam pojęcia. Clean up of the models. Co, wyczyścili modele? Dobra. Scania Streamline DRL. Tu już w ogóle jestem kompletnie ślubny. Jeżeli wy wiecie, co to jest DRL, to dajcie mi znać ogólnie. Bo ja na tą chwilę nie wiem o co im chodzi DRL. Co to jest DRL? Poprawiono w naczepie UV na bulk cement, czyli na przełożonym cemencie. Naprawdę te teksty są dziwne dla mnie, bo naprawdę nigdy się nie zagłębiałem, jak to wygląda. No ale okej. Poprawiono na naczepie z cegłami, bo tam niby brakowało koła. Okej, możliwe, nie wnikam, ale jest to możliwe. Dalej. Vertex optimization, czyli optymizacja vertex na ciężarówkach AI dla DAFA Euro 6, Mana TGX i Scania R-Key. Volvo. Oryginalny dźwięk blinkera, czyli kierunkowskazu, czyli tego. Nie wiem, jak on chodził też. No fajnie, że to tak hałasuje, tak blinka. No fajnie tak się tik, wiecie o co chodzi. Zawsze to lubiłem, że to słychać. Zawsze to lubiłem to słyszeć. Kurde, nie stylistycznie, cholera, ale nieważne. Poprawiono też
oryginalny w sumie dźwięk wycieraczek. Equalization of gear air sound for interior. Czyli znowu jakiś dźwięk z gear sound. Gear air. Czyli tak jakby powietrze sprężone, tak? Tak, tak, to mogę sobie skojarzyć. Mercedes Actros Renault Premium. Naprawiono podłokietnik, który był nie... który po prostu się nie wyświetlał z zewnętrznego viewsa, czyli zewnętrznego patrzenia do środka, czyli zaglądania przez okienko środkowego. Zaraz mam, zobaczmy. Tutaj też nie widzę. Okej. Być może jakieś jest, nie wnikam. Może akurat w Mercedesie jest ten podłokietnik i w Magnumce, sorry, w Premiumce też jest. Dalej i poprawiono rozmiar kół. Mówicie? Kurczę, jeżeli wy to widzicie, na przykład, że koła były za duże albo za małe, to naprawdę podziwiam, bo ja nie widziałem takiej różnicy. To mi tutaj się wywala na ten pas. Dobrze, go troszkę laguje. Fornax, yeah! Tak, Fornax, yeah. I poprawiono rozmiar kół. Naprawdę ja tego nie widziałem, żeby jakieś koła były mniejsze, tudzież większe. No ale jeżeli tak jest, dobrze. Coś poprawiają i cieszy mnie to, że STS Software nie zostawił tego projektu i nie zajął się na przykład tylko ATS-em, tylko poprawia ciągle ten ETS 2, tą grę. Wprowadza jakieś update'y, ulepszenia, modyfikacje w sensie, ulepszenia, takie jak na przykład, nie wiem, tak jak na przykład GPS, że możecie go ustawiać samodzielnie, tak jak wy chcecie. W poprzednim update'cie zrobili, że możecie tego GPS-a zmieniać jego wielkość, w sensie wyświetlania. Możecie robić minus, plus i tak dalej. W sumie to idzie tylko w jedną stronę, aczkolwiek możecie mieć na maksa i są 4 stopnie, też możecie wyłączyć GPS-a na dashboardzie. Ale mogę wam teraz to pokazać, nie? Macie tak, czyli zmniejszamy, wyłączamy. Na maksa przydaje się to bardzo dobrze w mieście i na średnim. Dobra, ja tutaj będę skręcał. Jest jeszcze kilka małych fixów, na które zaraz powiem. Nic nie jedzie. Tam wjeżdżę na autostradę. Old school. Pozdrawiam old school. Jak się nie mylę, to wtedy jest VS-ka old school, tak? Dobra, kolejne zmiany. Ja sobie tutaj tak szybko zerknę. Takie zmiany jak wyświetlenie jakości lusterka. Jest teraz włączone, nie jest wyłączone na high quality. Ok. Na wysokiej rozdzielczości, że nie jest to wyłączone, że możecie to zmieniać, tak? No dobra. Dłuższe lusterka. Duże, większy zasięg wyświetlania, większy dystans wyświetlania na lusterkach w wysokich i ultra ustawieniach. Sorry, że tak jeżdżę od lewego do prawego, ale patrzę też na kartkę w tej chwili. Co my dalej mamy?
Możemy... Możemy ściągać sobie te zdjęcia wyświetlane na ładowaniu. Na screenie ładującym grę. Tak to można zrozumieć. I tutaj mamy fix do kierownic, a szczególnie do pedałów. Brake light, czyli światło stopu, aktywuje się nawet na minimalnym naciśnięciu pedała hamulca. Poprawiono dźwięk turbo używanego w nabiegu wstecznym. I... Moment. Jest możliwość używania Steam Controllera. Tak to można zrozumieć w jakiś... Naprawdę. Naprawiono reportowanie. A do czego by to miało być? A czyli rozumiem, że jeżeli wyjedziecie w ciągu w deszczu bez światła, to naprzeciwka ci mrugają, tak? Naprawiono reportowanie nieużywania światła offens, czyli przewinienia podczas kierowania w deszczu. I oczywiście poprawiono compatibility, czyli jakby to nazwać? Zgodność z Windowsem XP. Więc to były te wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o 1.20, a raczej większość z nich. Najważniejsze to były trzy, czyli poprawiono układ słońca w różnych krajach. Szczególnie tu chodzi o zachód i pewnie wschód. Poprawiono GPS-a, że możecie ustawiać te wyznaczniki, w którym miejsca chcecie pojechać. Czyli na przykład nie jedziecie prostą drogą, tylko naokoło. Ewentualnie, jeżeli jedziecie w konwojach, to możecie sobie ustawić jakąś tam trasę naokoło, powiedzmy. Co będzie to wykorzystywane chyba nagminnie, jeżeli chodzi o VS-ki. I trzecie właśnie, ładowane screeny. Czyli zdjęcia wasze, wytypowane w World of Trucks, mogą się pojawić w grze. To były te najważniejsze rzeczy. Ciekawe co będzie w następnym update'cie 1.21, tudzież kolejny numerze, nie wiem. Doszły mnie suche, moment, napiję się może pierw, bo mi zaschło w gardle. Tak lepiej. Tak. Doszły mnie słuchy, że robił mana, nowego mana. Ale czy na pewno? Nie wiem. Mówię, to są tylko pogłoski. Tak samo doszło mnie słuchy, że będzie DLC i będzie to Francja, Hiszpania z Portugalią. Jeżeli tak, auć, będzie zarąbiście. Skandynawia wyszła im niesamowicie. Szczególnie ostatni ham do Bergen. Patrzę na nawigacji. A tam jakieś kręte drogi, nie wiem, pętelki, supełki, nie wiadomo co jeszcze. No to sobie się zapowiada ciekawa trasa. I naprawdę była ciekawa. Ale to nie było koniec zdziwienia. Jedziecie do Bergen, dużo tuneli, a co lepsze, co najlepsze, to na trasie, ja przynajmniej jak jechałem do tego Bergen, w Skandynawii, na trasie były ronda, ale w tunelu. W tunelu były ronda. Nie wiem, czy tak jest naprawdę w Bergen. Jeżeli ktoś był w Bergen albo jechał do Bergen i naprawdę w tunelach są ronda, dajcie mi znać, bo nie wierzę, że coś takiego jest
mi się wydaje, że to może być tylko i wyłącznie wymysł w grze, żeby było przynajmniej atrakcyjnie i zarąbiście. Ale jeżeli tak jest w realu, dajcie znać w sekcji komentarzy oczywiście. Widoki niesamowite, jeżeli chodzi o Skandynawię. Nie mówię, że wszędzie, ale Skandynawia im się udała. Jeżeli zrobią Hiszpanię, Portugalię, Francję, to naprawdę to może być coś. Nie będzie się na pewno nudziło i miejmy nadzieję, że SCS nie porzuci tego projektu, nie porzuci ETS-a. Oczywiście dwójki, żeby nie było. Wiadomo, że robi ATS-a, gdzie jeszcze nawet nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Wiemy, że w ATS-ie będą dwa stany, Kalifornia i coś jeszcze. I z tego, co na tą chwilę wiem, będą trzy ciężarówki. Ale to wszystko może się zmienić. Nawet teraz nie jest jeszcze znana data wydania, więc musimy cierpliwie czekać. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o update i SCSA, o kolejne update'y. Teraz może porozmawiamy o VSC, w której pracuję. Jest to zabawa, żeby nie było, żeby ktoś tutaj nie odebrał tego, że ja pracuję dla wirtualnej spedycji i z tego mam kasę. Nie, po prostu to jest forma zabawy. Ja zmieniłem właśnie trasę. Moment, muszę zjechać na chwilę. W Multiku nie możecie się zatrzymywać i sprawdzać mapę. Musicie się zatrzymać kompletnie. Nie możecie jechać i zatrzymywać się. O. Nie, no dobrze jadę. Dobrze jadę, to idziemy dalej. Więc odnośnie VS-ki, nie wiem, czy mogę mówić, ale myślę, że nic złego się nie stanie, jeżeli powiem, w jakiej VS-ce pracuję. Jeżdżę w tej VS-ce już drugi tydzień. VS-ka, czyli Virtual Expedition, tak jak mówię, to jest traktowane jako zabawa. Chcemy sobie urealnić, tudzież uatrakcyjnić pracę, to znaczy grę w Euro Truck Simulator dwójka oczywiście, więc dużo osób tworzy tak zwane wirtualne VS-ki, wirtualne spedycje, wirtualne VS-ki, wirtualne spedycje. Jest to forma zabawy dla niektórych więcej, dla niektórych mniej. Niektóre VS-ki są, no, według mnie, nie wiem, to jest moja opinia, nie myślcie, że tutaj to jest wszystkich opinia, nie, to jest moja opinia, że niektóre VS-ki traktują tą grę i swoją firmę VS, swoją firmę Virtual Expedition jako obowiązek, jako pracę. Nie mogę tego pojąć, wiecie, wracasz z pracy, ze szkoły, skądkolwiek, jeździsz w jakiejś VS-ce, gdzie są wymagania typu, o, musisz jeździć tylko i wyłącznie tą, bo tą, ta Scania na przykład jest firmowa i nie możesz jej zmienić, nie możesz zmieniać silnika, nic, musisz mieć pozwolenie firmy, bo jest to firmowa Scania. Okej, okay, jest to jakaś tam zabawa. I oczywiście im dłużej jesteś w tej VS, to ci zmienia samochód, ewentualnie ciężarówka, w sensie. Są VS-ki, gdzie masz na przykład swoją ciężarówkę, ale nie możesz założyć mocniejszego silnika niż na przykład 450 koni. Tudzież musicie jeździć z Scanią, ale nie mocniejszym jak 450 koni. Okej, okay, to też jest jakieś tam urozmaicenie, aczkolwiek już by mnie to wkurwiało, za przeproszeniem. Bo ja tak, jak mówię, ja lubię zmieniać, co widzicie w sumie w każdych moich filmach, że ja co chwilę mam inną ciężarówkę. Co film, w sumie, można powiedzieć. O, i deszcz zaczął padać, no pięknie. Albo w niektórych VS-kach jest, że musicie robić kursy z
powiedzmy Niemiec do Francji, no robicie takie rozpiski, można powiedzieć, cztery rozpiski, tak? Z Francji do Niemiec. Później z Niemiec do UK. Czy tam na Skandynawię, później ze Skandynawii. O, widzę, że tutaj ktoś ma pirata. Ze Skandynawii do UK, z UK do Francji. To jest cała rozpiska i musicie się tego trzymać. Bywa tak, że musicie zrobić dany towar rozwieźć. Nie wiem, ktoś wam powie w firmie, że no ty i ty bierzesz, nie wiem, dwa kontenery. I musisz to zrobić, nie możesz brać zupełnie innej, jeszcze najlepiej z miasta do miasta, z tego miasta do tego miasta, nie? Urealniają, sorki, urealniają sobie grę na maksa i to nie jest ciekawe. To prawdopodobnie jak dla mnie to by było wkurwiające. Kolejnym taką rzeczą jest rozliczenia. Za każdą pracę jest jakieś tam rozliczenie. Dostajesz wynagrodzenie w postaci złotówek, oczywiście fikcyjnych, wirtualnych złotówek. Jak zbierasz jakąś tam daną kwotę, że cię stać na ciężarówkę, wtedy możesz sobie kupić swoją ciężarówkę. W niektórych VSK-ach tak jest. Nie, to kompletnie ja nie przyszedłem do VSK po to, żeby, albo inaczej, nie szukałem VSK takiej, żeby coś takiego było, szukałem VSK, żeby się bawić. Konwoje, pogadać na TS-ie. No po prostu mieć luz i mieć wybór. Więc jeszcze nie powiedziałem w sumie jak VSK, w której ja pracuję, się nazywa. Ale poczekajcie, to jest tylko to, co mówię, że nie lubię, żeby coś takiego było w danej VSC. Może być jakiś z tego coś, nie wiem, wzięte, żeby no, trochę urealnić to. Ale nie do przesady, że jakieś rozliczenie złotówki, że musicie jeździć tą samą ciężarówką, że to jest firmowa ciężarówka ogólnie, że jakieś, nie wiem, nie możecie wymienić silnika na 700 konne, czy tylko musicie jeździć na przykład 450. Chore. Naprawdę chore. I gdybym ja był w takiej firmie, nie będę tutaj wymieniał, bo znam kilka takich firm, ale nie będę mówił o nazwach, bo to nie w tym rzecz. Ale naprawdę bym takiej VSC nie dostał. VSC, w której ja pracuję, jak widzieliście, są to barwy czerwono-niebieskie, czarno-niebieskie, białe. Jak widzicie, na ciężarówce góra czarna, pasek niebieski, dół biały. To się wiąże ze względu na logo, oczywiście. Logo też jest biało-niebieskie, to znaczy niebieski napis na białym tle. Jak widzicie na moim niku WE, to są pierwsze literki VSK, czyli World Express. World Express, VSK, która jest, jak się nie mylę, od sierpnia zeszłego roku. Na tą chwilę też znowu, jak się nie mylę, jest 14 osób. Atmosfera luźna, szczególnie na TS-ie. Ja nie mówię, że jest nas dużo, bo 14 osób to nie jest dużo i czasami, szczególnie w tygodniu, kiedy jest szkoła i tak dalej, a jeszcze przeważnie gdzie, no jest spokój. Ale jest wystarczająco nas, to znaczy wiadomo, że przyjmujemy, to znaczy szefostwo przyjmują nowych kierowców, jest nabór na nowych kierowców, oczywiście muszą to być kierowcy ogarnięci. Minimalny wiek to 16 lat, zdarzają się oczywiście też wyjątki, więc jeżeli macie powiedzmy 15 lat, a chcielibyście dołączyć do World Express, to wbijajcie na forum, podam link do tego forum w opisie. Składajcie podanie.
Ktoś się na pewno odezwie, oczywiście, jeżeli to podanie będzie godne uwagi. I być może będziecie jeździć w tej samej firmie. Konwoje są minimum, nie mogę powiedzieć minimum, bo to zależy od czasu, ale konwoje też są, jeżeli chodzi o firmowe konwoje, raz na średnio przynajmniej raz na tydzień, albo nie średnio, minimum raz na tydzień. Czasem się zdarza, że co dwa tygodnie, no to zależy jak chcecie. Oczywiście możecie pojeździć z innymi kierowcami w konwoju, ale mówię o takich oficjalnych konwojach. Jeżeli lubicie organizować, nie ma problemu, też możecie takie konwoje organizować. Co mi się podoba w tej właśnie VSC jeszcze, no jak już powiedziałem, luźna atmosfera na TS-ie. Jeżeli chodzi o samą firmę, o World Express, nie ma żadnych wymagań co do ciężarówki, tudzież silnika tej ciężarówki. Ważne, żeby mieć minimum ten 10 level. Znaczy ja byłem w sumie przyjęty na 8, ale szybko wbiłem 10, więc tutaj zrobili wyjątek. Żeby mieć po prostu firmowe malowanie, bo jest od 10 levela. Kolejnym wymaganiem jest oczywiście zmiana w Steamie. Tak jak widzicie, ja mam w nawiasach zamkniętych WEI.pl przed i po niku. Tak jak widzicie na moim niku, więc to są wymagania. I oczywiście w tagu, gdzie teraz tutaj nie zobaczycie, ale w tagu jest też na niebieski kolor wyświetlona nazwa firmy World Express. To są wymagania, jeżeli chodzi o ciężarówkę, to znaczy, mówię, ciężarówka może być wasza, możecie zmieniać co tydzień, możecie zmieniać codziennie. Nie interesuje to nikogo, jaką ty ciężarówką w danej chwili jeździsz. Musisz mieć tylko i wyłącznie barwy firmowe i te przyrostki do niku. To jeżeli chodzi o ciężarówkę, jeżeli chodzi o rozliczanie tras. My mamy nowy system ogólnie. Całkiem fajny system, mi się to podoba. Żeby uatrakcyjnić tą firmę, żeby uatrakcyjnić tą zabawę w ETS-ie. Został stworzony system, gdzie levelujesz jeszcze raz, ale w firmie. I tu nie chodzi o kasę czy coś takiego, tylko o przełożone ładunki. Jest kilka leveli, na każdy level jest jakiś tam ładunek. Ale jeżeli wejdziecie do firmy, to po prostu będziecie, zapoznacie się z tym, jak to działa. I to też jest warunek, ogólnie rzecz biorąc, że musicie się tego levela trzymać. Firmowego oczywiście. Nie zarabiacie tu żadnej złotówek. Nie ma żadnej, to znaczy jest, ale nie chodzi tu o to, że zarabiacie firmowe pieniądze jakieś, nie. Jeździcie dla siebie, to znaczy jeździcie dla firmy, ale to ma być przyjemnością, a nie firmą, a nie pracą. Tak jak mówię, musicie robić dane frachty, tak jak na przykład widzicie, ja mam teraz któryś tam level i wiozę czosnek, bo na firmowym levelu czosnek na tą chwilę mogę przewozić, nie mogę wszystkich wybierać towarów na tą chwilę, co teraz jestem. Więc wymagań tutaj ogólnie takich nie ma. Są wymagania, jeżeli chodzi o udzielanie się. Wiadomo, że każdy prowadzi prywatne życie, ma rodzinę ewentualnie, szkołę, ma dzieci, ma pracę. I tu nie chodzi o to, żebyście byli codziennie. Miło by było, nie mówię, że nie. Ale żebyście się bawili w tej firmie, udzielali się w tej firmie, byli na TeamSpeaku na przykład jak jedziecie, czy ewentualnie od czasu do czasu z kimś pojechać w konwoju, na przykład kończycie w danym mieście, że puch, o może pojedziemy razem, no nie ma problemu, fajnie, pyk, pyk, jedziemy razem. O czymś to się chciałem powiedzieć. A, następne rozliczanie, jeżeli chodzi o rozliczenie, o jakąś większą zabawę właśnie, po co są te levele i tak dalej, jest to inaczej, każda trasa jest wpisywana w MyVTC.
Później jest to akceptowane przez jakiegoś tam dyspozytora. Mamy dwóch w tym momencie. I wybieramy na podstawie stworzonej reguły, stworzonych punktów, wybieramy kierowcę tygodnia lub też kierowca miesiąca, kwartalnego kierowcę rocznego itd., itd. No wiadomo, o co chodzi. Są po prostu jakieś tam wybieranie kierowcy miesiąca. I tu mnie mnie właśnie trzyma w tym, w tej VS. Lubię tą VS-kę naprawdę, bo raz, tak jak mówiłem, fajna atmosfera na TS-ie. Ja nie lubię, że wszystkich lubię. Nie mówię, że wszystkich lubię, sorry. Ale jest ogólnie, jest... No wiecie, no da się wytrzymać. Nie wiem, jak w innych firmach da się wytrzymać. Nie zrozumcie tu mnie źle. Nie każda osoba przypadnie do drugiej osoby. Ja na tą chwilę 2 tygodnie w VS-ce czuję się bardzo dobrze, ale nie mówię, że lubię wszystkich. Może tak. Co nie zmienia faktu, że zabawa jest przednia. Zawsze można z kimś sobie pojechać w konwoju, jeżeli ktoś na przykład jest w tym samym mieście, tudzież ma ochotę jechać z tobą. System firmowy, że mogę zmieniać ciężarówki, że mogę zmieniać wystrój, w sensie nie, dodatkowe akcesoria tej ciężarówki, że mogę zmieniać silnik, nie ma ograniczenia co do ciężarówki, też mi się podoba, jedynie co do malowania, wiadomo. I system punktowy wynagradzania, czytaj kierowca miesiąca, kierowca tygodnia. Jest to fajna rywalizacja i akurat w tym tygodniu rywalizuję z jedną osobą. Niestety przegram. Tak, będę prawdopodobnie drugi, z tego co pamiętam. Aczkolwiek nigdy nic nie wiadomo. Co chodzi o to właśnie, że jest fajna rywalizacja i jeżeli naprawdę szukacie VS-ki, a szukacie VS-ki, której nie będziecie traktowali jako, nie wiem, jako obowiązek, jako pracę, no wiecie, o co mi chodzi, że z jednej pracy, w jednej pracy prawdziwej się wkurwiacie, przychodzicie do domu, chcecie sobie zagrać w ETS-a, nie, no fajnie zagraliście sobie, ale znowu się wkurwiacie, bo gracie wy, bo jesteście w jakiejś tam wirtualnej spedycji. Pomyślcie teraz sobie, czy chcecie traktować ETS-a dwójkę i wirtualną spedycję jako pracę. System wynagrodzenia w złotówkach. Jeżdżenie ciężarówką, tą samą jaką firma wam da. Niemożliwość, tak to można nazwać, zmiany silnika, czy też jakiś upgrade'u, bo no jest to ciężarówka firmowa. Fakt faktem, wy ją kupiliście za kasę w grze, ale jest to nadal ciężarówka firmowa i nie możecie jej wymienić, nie możecie nic zmodyfikować, tylko musicie zawsze jakieś podania pisać odnośnie zmiany tej ciężarówki, zmian w tej ciężarówce, no to... No nie, no... Dla mnie to jest bezsens. Co wy o tym myślicie? Dajcie też znać, może ja źle to rozumuję, ale dla mnie wejście do ETS-a, wiem, powtarzam się, i jazda ciężarówką z towarem, rozmowa przez TeamSpeak'a, jeżdżenie w konwojach i bez żadnego zobowiązania, że musimy jeździć daną ciężarówką, danym modelem, z takim i takim silnikiem, jest to dla mnie o wiele lepsze. Wiadomo, że trzeba sobie w jakiś sposób urealnić rozgrywkę, ale nie do przesady. I to jest moje zdanie. I tego raczej nie zmienię, aczkolwiek, tak jak mówię, dajcie znać, może ja to źle rozumiem.
Nie sądzę, ale próbować możecie. Więc to jest ogólnie moje zdanie. No, no. Serio, nie chciałbym być w firmie, a składałem dużo podań, jeżeli chodzi o VSK. Dużo podań do dużych firm, do znanych firm. Znanych z YouTube'a ogólnie, jeżeli chodzi o pewne kanały. Jest kilka reklam VSK na YouTubie, filmów odnośnie zasad w danej VSC. Ale naprawdę, jak trafiłem do tej firmy bez żadnego problemu, to znaczy bez żadnego problemu, no wiadomo, musiała być rozmowa kwalifikacyjna, ale tak jak mówię, no nie ma tutaj żadnych aż takich poważnych zobowiązań typu, nie wiem, musisz jeździć przez okres próbny 2 miesięcy z Kanią R-ką czy też DAF-em starej generacji. Nie. Jeździć przez okres próbny, wiadomo. Jeżeli będziesz ok, przejdziesz do następnego kierowcy. Ale wiadomo, okres próbny jest. Musisz się też wykazać, że nie wiem, jeździsz jakiś czas albo inaczej, ile będziesz jeździł, ile możesz poświęcić na jazdę w ETS-ie. Takie ogólne zasady, wszystko macie na forum, jeżeli będziecie chcieli, wbijacie na forum, tam wszystko jest przedstawione, regulami, czy też no, po prostu możecie podanie napisać, nie będzie to ominięte i ktoś się z wami skontaktuje, porozmawiacie sobie, być może będziesz pracował w naszej firmie. Zapomniałem o jednym wymaganiu. Wymaganie, co tu się dzieje? Offline? Nie wiadomo co, a może nie offline? Nie wiem. Kolejne wymaganie, zapomniałem o tym wymaganiu, jeżeli chodzi o naszą VSK, o World Express. Jest obowiązek mania DLC Skandynawia. Jeżeli tego DLC jeszcze nie macie, a chcielibyście dołączyć, próbować zawsze możecie, wiadomo. Jeżeli dołączycie do tej VSK, miło by było mieć to DLC. Jeżeli macie w planach kupienia DLC, wiadomo, że no, dużo to może nie kosztuje, ale nie każdy ma pieniądze na to. Aczkolwiek podanie zawsze możecie złożyć i wtedy zobaczyć, co powie szefostwo, tudzież osoba rekrutująca. DLC Skandynawia i Going East oczywiście. Także zachęcam do pisania podań. Jak już powiedziałem, link będzie w opisie. I naprawdę, jeżeli szukacie firmy, która nie wymaga za dużo, nie traktuje ETS-a jako firmę, jako pracę dodatkową i w ten deseń, warto zobaczyć, co my oferujemy, a oferujemy dobrą zabawę według mojej opinii oczywiście, dobrą zabawę w troszkę urealnionym świecie ETS-a dwójki, Matrixie ETS-a. Naprawdę, lubię tą firmę, dobrze mi się tu jeździ, dobrze mi się tu rozmawia ze znajomymi w tym momencie już, z innymi kierowcami, z szefostwem, z kadrą i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę dobrze trafiłem. Mówię, pisałem do różnych VS-ek. I do tamtej. Pisałem to podanie oczywiście z jednej, gdzie no w sumie chciałbym być, to znaczy inaczej. 2 tygodnie temu, jak szukałem VS-ek, chciałem być w tamtej firmie, ale
Raz, że mi odrzucili podanie. Dwa, nie wiem, czy bym tam wytrzymał, czy bym tam został w tej VSC. Czy naprawdę mi się tam by podobało. Tego nie jestem pewien. Tam są wymagania, tam są ciężarówki firmowe, że taką i taką możesz jeździć. I nie wiem, czy by mi się to podobało. I tak naprawdę w tej VSC, co teraz jestem, czyli World Express, na tą chwilę nie zamieniłbym na żadną inną. Ja nie mówię, że zostanę tutaj na zawsze, chociaż nigdy nie wiadomo. Aczkolwiek ta VSK mi odpowiada, bo nie jest to traktowane jako obowiązek, jako druga praca, tylko jest to traktowane jako zabawa. Dzięki Leo, jeżeli to oglądasz, dzięki Leo za przyjęcie i naprawdę appreciate. Jestem wdzięczny za to, że no, zobaczyłeś moje podanie. Nie jesteś może od rekrutowania, ale zobaczyłeś podanie. Zainteresowałeś się i nie wiem, czy uwierzyłeś we mnie. Nie wiem, ale dzięki za przyjęcie mnie do firmy i zapoznanie mnie oczywiście z Rafim. Pozdrawiam również. Naprawdę na tą chwilę jestem zadowolony. Atmosfera jest naprawdę dobra. Ile my tu mamy? 205 km. 205. To już niedługo. To jest jakieś 5... bym powiedział jakieś do 10 minut jazdy. Także jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli chodzi o tą VSK, World Express, pytajcie się w komentarzach. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej firmy, do firmy World Express, w linku tego filmu będzie, w opisie tego filmu będzie link do forum. Tam klikacie w podanie, wypełniacie według wzoru i czekacie na odpowiedź. Na maila oczywiście, tudzież na Steama. Ja chyba miałem odpowiedź na Steama, z tego co dobrze pamiętam. I wtedy tylko trzymać kciuki, żeby dobrze wypaść przed szefami. Jest dwóch ich aż. Tudzież przed osobą rekrutującą. I myślę, że będziecie zadowoleni. Jeżeli lubicie dobrą zabawę, konwoje, dobre towarzystwo na TS-ie, myślę, że będziecie zadowoleni. No. Chyba że wolicie urealnienie gry i to co dyspozytor powie, że jedziecie z Polski do Niemiec z towarem, zużytymi pudełkami i musicie takich cztery kursy zrobić, później z Niemiec do Francji i tak dalej. No urealnienie plus zarabianie jeszcze jakiś tam wirtualnych pieniędzy, to nie, ta firma nie jest dla was. Tudzież jeżeli lubicie, jak ktoś nad wami stoi i mówi, macie jechać tą ciężarówką nie większą niż 500 koni mechanicznych, nie, to nie jest ta firma. Ale jeżeli lubicie dobrą zabawę, dobre towarzystwo i oczywiście reguły też jakieś są, żeby nie było, ale nie są do przesady, to zapraszam do was. Zapraszam do nas, wbijajcie na forum i piszcie podania. Tudzież ewentualnie możecie tutaj... Nie. Tutaj możecie się ewentualnie spytać, jeżeli chodzi o VSK i tak dalej. Ale myślę, że podania... Że wszystko inaczej, że wszystko powiedziałem w tym filmie, jeżeli chodzi o VSK World Express. 150 km. Godzina 13:05. I co, która jest to godzina? Z czasu rano 22:31. I to będzie mój przedostatni kurs, jeżeli chodzi o tą ciężarówkę Scania.
jest skania Streamline, jak dobrze się orientuję. Tak, Streamline. To będzie mój ostatni kurs na ten tydzień, na tą chwilę. I będę kupował nową ciężaróweczkę. Jak widzicie, w tym tygodniu zrobiłem już ponad 40 tysięcy tą skaninką. Wow. Ja wiem, niedużo. Ale jak na tydzień pracy, tydzień jazdy, tydzień zabawy w tej grze z nową firmą. Serio, nigdy wcześniej tyle kursów nie robiłem, nigdy wcześniej nie siedziałem na tej grze tak dużo jak teraz. Naprawdę teraz mam ochotę wejść do ETS-a i pograć z innymi. No wiadomo, na tą chwilę nagrywam film. Być może w przyszłości będą się pojawiały filmy z członkami firmy World Express. Ale to zobaczymy, jak się to rozwinie. Na tą chwilę będzie to moje gadanie. Co to? Krzak na środku? What the heck? Serious? Lol. Wyrastał z ziemi. Kurde, drzewo jakieś. Więc na tą chwilę będą to moje monologi do Was. Jeżeli macie jakieś pytania ogólnie do mnie, pytajcie się w sekcji komentarzy. Ja w następnym odcinku postaram się Wam na to pytanie odpowiedzieć. Jak również będę musiał znaleźć nowy temat do mojego monologu. Jaki to będzie temat? Nie wiem. A być może się przyjadę z jakimś kierowcą z firmy World Express. Czyli w tym momencie z kolegą z firmy. Co wy na to? Bym musiał porozmawiać z szefem odnośnie... No mam pomysła jednego. I bym musiał z nim porozmawiać, czy na coś takiego by przystali. No to może być ciekawy, ciekawy oddźwięk. Właśnie tak sobie teraz pomyślałem o tym. Sorry, musiałem się napić. Niby długo nie gram, ale ile? Sorry, nie gram, nie gadam. Godzinkę chyba, tak? Zasycha, jak się tak cały czas gada. Także widzicie, przesiadłem się z singla na multiplayer. Ba, na multiplayerze jak grałem, to na EU2. Na tą chwilę gram na EU1. I bardzo dobrze mi się tutaj gra. Jest ciekawie, jest więcej kierowców. Fakt, więcej też troli pewnie, ale... Na tak dużą mapę i 2400 slotów, czyli 2400 graczy, jest bardzo ciekawy. I nie ma tak dużo troli. Co mnie najbardziej wkurwia, i to serialnie wkurwia, w granie multiplayerze w ETS-ie 2, to jest to, że naprzeciwka, jak ktoś jedzie, trąbią. Jezu, naprawdę. Przestańcie trąbić, tylko jak chcecie już pozdrowić drugiego kierowcę, mrygnijcie długimi światłami. Tak, patrzcie. Pyk, pyk. Starczy. A nie trąbicie. Jezu święty, jak to wkurwia. Przynajmniej mnie to wkurwia i nie trawię czegoś takiego. Mrugnijcie światłami. Jeżeli ktoś będzie chciał, to bardzo chętnie odpowie Wam, tak jak ja to lubię. Jeżeli ktoś mi mruga, to nie ma problemu, ja mu odmrugam też. Więc please, nie trąbcie. To naprawdę wkurwia. Sorry za tak dosadne słowa, ale to jest prawda. Gadałem z kilkoma kierowcami i naprawdę ich to denerwuje, no. Ja wiem, że jesteście może młodzi, 13-14 lat, może 15 i jest to dla Was fan. Chociaż to nie jest fan.
To jest naprawdę upierdliwe, jak każdy się przejeżdża i tylko trąbi ding, 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 kurwa, każdy jeden. Nie, światłami mrugnijcie, Jesus. Trąbki, klaksony są do ewentualnego ostrzeżenia kogoś. Nie wiem, bo coś źle zrobił, trąbnijcie na niego. A nie, przejeżdżacie obok, pusta droga, a wy trąbicie. Takie jułopy, naprawdę. Denerwujące. 20 kilometrów. Jesteśmy w Łodzi. Nikogo nie widzę tutaj na tym. O, i słupek ściąłem. A prezydent miasta Łódź, czy do kogo ta tam droga należy, naprawią, mają kasę. W Polsce mają kasę. Tu w prawo. Zielone, 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 zielone. O, troszkę przelagowało. Wcześniej, nie wiem czy zauważyliście, wcześniej używałem track no AI, no poczekaj, jak to się nazywało. Free track no ear. Powiem, fajna sprawa, ale na dzień, musi być dobrze oświetlone. W nocy... Nie, kiepska, więc zrezygnowałem z tego i użyłem normalnie myszki. Kolejna rzecz, jeszcze zapomniałem o czymś. Odnośnie naszej faleski, odnośnie World Express. A mianowicie... World Express opiera się tylko i wyłącznie na motiku. Przestań trąbić, i łopie! Jesus Christ! Więc nasza faleska opiera się tylko i wyłącznie na multiplayerze. Nie ma singla. Znaczy możecie grać w singla oczywiście, ale wszystkie trasy jakie robicie zaliczane są tylko i wyłącznie ze względu na to, że to jest multiplayer. Jeżeli zrobicie taką trasę na singlu, nie zostanie ona zaliczona. Tylko multiplayer. I w tym momencie to ma sens też faleska. Bo dużo falesek, przynajmniej na moje, taki ma sens. Dużo falesek robi... frachty, zlecenia na single player. Dobra, zielone. Kurde, Łódź, 15 osób, serio? Dużo was. Tutaj parkujemy. Auć. Beznadziejnie zaparkowałem. Nie, 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 nie. Troszkę prosi mi będzie. Przywaliłem. Dobra. Oddajemy ładunek.
Robimy oczywiście print screena na samym końcu. Proszę, proszę, ile wy? Załapałem się na level, widzicie? Zobaczycie teraz moje drzewko. ADR-ki długodystansowe, ładunki o wysokiej wartości, delikatny ładunek i teraz dostała na czas. Zastosuj i odjedziemy tutaj i będziemy się żegnać na tą chwilę. Mam nadzieję, że przemyślicie o VS-kach i jeżeli naprawdę chcecie dołączyć do jakiejś VS-ki, tak jak już powiedziałem, nie wymagającej zbyt wiele, a szukającej kierowców, którzy lubią dobrą zabawę, oczywiście jakieś reguły są, powtarzam, i będą, to zapraszam na nasze forum, składajcie podania i powodzenia. Być może zobaczymy się na TS-ie, jak już będziecie przyjęci do firmy. Więc jeszcze raz, dzięki wielkie przyczepności, szerokości. Pozdrawiam i bye bye.